Dzień dobry. Nie sądzę, żeby tak zwana sztuczna inteligencja odebrała prawie komukolwiek pracę, mimo bardzo popularnych poglądów głoszonych przez wielu publicystów i analityków. Nie sądzę też, żeby to była tak rewolucyjna technologia, jak bardzo często się mówi. I wiele wniosków aktualnie popularnych w mediach i często również tak po prostu między ludźmi, jak to by modele tak zwanej sztucznej inteligencji nie odebrały ludziom pracy, nie wpłynęły na ogromny rozwój gospodarczy i tak dalej. Czego to te modele nie zautomatyzują i jak świetnymi narzędziami do produktywności nie są i jak musisz się ich nauczyć, ponieważ jeśli nie, to ludzie, którzy się ich nauczą, przewyższą cię na rynku pracy i będą od ciebie bardziej produktywni i koniec końców, jeśli nie korzystasz z modeli językowych przede wszystkim, to znaczy, że to tylko ty tracisz i powinieneś z nich korzystać, bo wtedy przecież stracisz na rynku pracy, stracisz swoją pracę generalnie, zostaniesz zautomatyzowany. Więc sprawdźmy może, jak wyglądały, jak wpływały na ludzkie życie istotne wynalazki w historii, jaki miał wpływ ogólnie na rynek pracy i gospodarkę. Tutaj wyjdzie ze mnie trochę finansista, ale no niestety nic nie poradzę, to jest kierunek moich studiów i siłą rzeczy myślę trochę w ten sposób. Możemy cofnąć się do rewolucji przemysłowej, która często jest utożsamiana z maszyną parową, tak? I faktem, że potem ten wynalazek tak naprawdę był takim głównym czynnikiem stojącym za zmianami właśnie w gospodarce i na rynku pracy. Niemniej na temat tego czasu narosło mnóstwo mitów. To jest temat rzeka, niemniej kiedy zagłębić się w niego trochę bardziej, można zauważyć, że sama w sobie maszyna parowa nie była jedynym czynnikiem, który wpłynął na tak istotne zmiany na rynku pracy. Ogólna mechanizacja i wiele różnych czynników oraz między innymi wynalazki sprawiły, że nastąpiły takie zmiany gospodarcze, a nie inne. Bardzo polecam doczytać trochę więcej faktów, a nie opinii na ten temat, bo w ogóle to jest jeden z okresów historii bardzo mitologizowanych przez wielu ideologów. Niemniej, na przykład możemy sobie wziąć na tapetę pociągi, które były ogromną, no, między innymi bańką inwestycyjną. Były takie czasy, w których brytyjskie PKB było mniejsze od ilości pieniędzy zainwestowanych w linie kolejowe. Wszyscy inwestowali w te linie kolejowe, twierdzili, że kolej to przyszłość, że tak będzie transportowane w zasadzie wszystko i będzie to bardzo dochodowy biznes. Koniec końców, no, aż tak nie wypaliło, kolej została z nami do dzisiaj, niemniej w znacznie mniejszym zakresie niż spodziewano się jeszcze, kiedy kolej była czymś bardzo nowoczesnym. Taki noblista z ekonomii Robert Fogel stworzył badanie na temat rynku amerykańskiego i zbadał, jaki wpływ miały pociągi na gospodarkę amerykańską. Ponieważ często się wymienia właśnie pociągi jako ten wynalazek, który pozwolił amerykańskiej gospodarce przejść do kolejnej epoki i spowodował eksplozyjny wzrost gospodarczy. No nie, można widzieć tutaj wiele paraleli do dzisiejszych czasów, tak? To jak wszyscy twierdzą, że jeden wynalazek zdominuje cały rynek, sprawi, że wszystko będzie wyglądało zupełnie inaczej, że trzeba w to inwestować, że trzeba z tego korzystać. I no nie ma nic innego, tylko właśnie ten wynalazek, który spowoduje eksplozyjny wzrost i zmiany gospodarcze. Niemniej Robert Fogel, tenże noblista, dostał Nobla za swoje badanie, w którym udowodnił, że gdyby ta cała rewolucja związana z koleją w Stanach się nie wydarzyła w ogóle,
amerykańskie PKB osiągnęłoby dokładnie taki sam poziom zawrotny 3 miesiące później, czyli mniej więcej kwartał. I taki był wpływ tak naprawdę kolei na amerykańskie PKB. Co nie znaczy, że to nie był istotny wynalazek. To nie znaczy, że on nie wprowadził istotnych zmian w społeczeństwie i gospodarce. Znaczy to tylko, że wpływ takich pojedynczych wynalazków na ludzkie życie i ogólnie gospodarkę, pracę i tak dalej jest często przeceniany. I skupiamy się na takich pojedynczych czynnikach, zamiast zauważać, że tak naprawdę takie większe, monumentalne zmiany często składają się z wielu różnych czynników, które często są ignorowane. Więc przejdźmy do czasów już prawie dzisiejszych. Taki przykład, który będzie już bliżej naszych realiów. Wyobrażacie sobie, pewnie większość osób oglądających teraz film sobie nie wyobraża, że kiedyś, żeby zadzwonić do jakiegoś innego człowieka, ktoś musiał siedzieć po środku i fizycznie wpinać kable z jednej dziurki do drugiej, żeby wykonać takie połączenie, zanim centrale telefoniczne, to się chyba nazywało automatyczne centrale telefoniczne, zostały wynalezione przez IBM-a i wprowadzone na rynku. Był taki okres, w którym fizycznie ludzie się tym zajmowali i taka maszyna, która zautomatyzowała kompletnie ten zawód, tego nie pamiętam jak on się nazywał, no ale człowieka, który wpinał te kable, taką maszynę wynalazł IBM w roku 1892. Niemniej minęło 30 lat mniej więcej do 1921, zanim taka automatyczna centrala telefoniczna została zainstalowana w pierwszym pierwszym takim centrum łączenia ze sobą tych, wykonywania połączeń w każdym razie, zanim w tym 1921 powstało takie w pełni zautomatyzowane, nazwijmy to biuro, tak? Wcześniej tam byli ludzie, teraz była tylko szafa będąca maszyną, która wykonywała automatycznie tą funkcję. Niemniej, mimo tego, że na rynku już od 30 lat istniał wynalazek, który był dostępny i kompletnie automatyzował daną pracę, ilość operatorów telefonicznych nadal wzrastała. I nadal wzrastała po czasie, kiedy zostało to urządzenie wprowadzone na rynek, zainstalowane, powstawały kolejne centra łączenia tych połączeń, zupełnie zautomatyzowane. Niemniej liczba operatorów nadal wzrastała, a zawód nadal istniał do mniej więcej okolic lat 80. Więc można zauważyć, że od czasu dokonania tej inwencji, zbudowania maszyny, do czasu zniknięcia zawodu minęło prawie 100 lat. Więc idea tego, że nagle powstaje wynalazek i mnóstwo ludzi traci pracę, zmienia się cała gospodarka, jest prawie zupełnie fałszywa. To z reguły jest mnogość czynników, które wpływają na jakieś zmiany gospodarcze i z reguły wpływają na nie przez długi okres czasu, a nie są taką eksplozyjną i rewolucyjną zmianą. Nawet kiedy alternatywy dla pracowników takich ludzkich istnieją, bezpośrednie alternatywy istnieją, mogą istnieć przez 100 lat, a zawód nadal może rosnąć i popyt na taki zawód nadal może rosnąć, więc wcale nie jest konieczne to, żeby wcale nie, takie zmiany rewolucyjne nie są czymś często spotykanym ani takim oczywistym, tak? Więc to jest jedna kwestia. Zautomatyzowanie jakiegoś zawodu, nawet kiedy jest ewidentne, nawet kiedy jakaś maszyna bezpośrednio automatyzuje jakiś zawód, wcale nie dzieje się to szybko i w tym czasie również gospodarka robi to, do czego jest przystosowana, czyli tworzy nowe miejsca pracy w tym czasie. Więc ludzie, którzy mogą tą pracę stracić przez automatyzację, przynajmniej w teorii,
mogą znaleźć zatrudnienie w po prostu innych sektorach, ponieważ oczywiście, że będą się dokonywać jakiegoś rodzaju zmiany, czy to technologiczne, czy to nawet preferencji, czy to zmiany kulturowe i tak dalej, które potem odbiją się na tym, jakie miejsca pracy istnieją, czy nie. Inna kwestia, na którą warto zwrócić, to ten mit związany z tym, że przychodzą nagle, pojawiają się maszyny i te maszyny zastępują ludzi, więc ludzie tracą pracę. Nagle nie będę w stanie znaleźć pracy, bo mnie AI zautomatyzuje. No tylko popatrzmy w takim razie na państwa, w których poziom tej automatyzacji jest największy. Państwa, w których ludzie mają po prostu totalnego świra na punkcie robotów, jak chociażby Japonia. W kulturze japońskiej oni po prostu uwielbiają roboty do wszystkiego absolutnie. A mimo to w właśnie Japonii, Korei Południowej, Singapurze, w miejscach, w których prawie wszystko jest zautomatyzowane i ludzie starają się automatyzować w zasadzie wszystko, stopa bezrobocia jest również skrajnie niska. Jedna z najniższych stóp bezrobocia na świecie mają właśnie te państwa. To jest cały bardziej złożony temat, żeby rozwijać, z czego to wynika i tak dalej. Niemniej automatyzacja wcale niekoniecznie powoduje utratę pracy i wcale niekoniecznie powoduje wzrost bezrobocia. Po drugie, nawet jeśli automatyzowane są określone zawody, to niekoniecznie musi prowadzić do rewolucyjnych zmian. Z reguły takie zmiany bardziej strukturalne są długoterminowe i wpływa na nie mnogość czynników, a nie tylko jeden wynalazek. Więc to jest jedna kwestia. Mówię już od dłuższego czasu, zupełnie nie o tej całej sztucznej inteligencji. Wszyscy mogą być zawiedzieni. No to teraz przejdę do tego właśnie tematu. No cóż, co ja mogę na ten temat powiedzieć? Aktualnie wszyscy ekscytują się tymi, że modelami statystycznymi i mam wrażenie, że nie mają totalnie pojęcia, jak one działają, nawet tak na bardzo bazowym poziomie, więc może tak szybko uzupełnię wiedzę osób, które mogą jej nie mieć. Czyli w jaki sposób działają te modele tak zwanej sztucznej inteligencji? To w rzeczywistości są po prostu modele statystyczne, które znajdują powiązania między, na przykład, tak jak modele językowe, między słowami, czyli próbują odgadnąć, jakie słowo ma najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia po kolejnym słowie i w ten sposób znajduje powiązania między nimi. I to jest w zasadzie wszystko. Tam nie ma żadnego rozumowania logicznego, tam nie ma żadnego, nie wiem, zrozumienia tematu, o którym mówi. Tam są tylko powiązania probabilistyczne, a nie oparte o jakiegoś rodzaju inteligencję. Dlatego twierdzenie, że jakaś inteligencja się w tym zawiera, jest przynajmniej w moim odczuciu fundamentalnie błędne i raczej jest terminem marketingowym, a nie terminem technicznym, które powinno być brane na poważnie. I żeby nie było, że to jest tylko moje odczucie, w Stanach Zjednoczonych ich regulator rynku Federal Trade Commission wydał parę miesięcy temu takie pismo, w którym oni tam regulują amerykański rynek handlowy i w którym oni wprost twierdzą, że termin artificial intelligence nie jest terminem technicznym i nie powinien być określany do nie powinien być wykorzystywany do określenia jakichś konkretnych, nie wiem, specyfikacji tego produktu, tylko jest raczej terminem marketingowym. Oni tak wprost mówią, wprost nazywają termin artificial intelligence terminem marketingowym, a nie technicznym. I ja się w pełni z tym określeniem zgadzam. To jest termin służący do jakiegoś rodzaju propagacji danego produktu. Bo gdyby to nazwać, nie wiem,
modelem statystycznym, no to nikt nie byłby aż tak zainteresowany, tak? A jakie skojarzenia budzi, prawda, sztuczna inteligencja? Ile to książek science fiction się teraz może przypominać? Jakie to wielkie nie są rzeczy i już mnóstwo dyskusji o jakiejś świadomości cyfrowej, jakieś takie inne pierdoły. Ludzie, tak naprawdę taki chat GPT jest praktycznym ekwiwalentem tego, jak macie na klawiaturze takie trzy słowa ci czasami podpowiada, przynajmniej na Androidzie klawiaturki mają taki widget, że piszesz coś i ci podpowiada, jakie słowa mogą przyjść następne. To jest w zasadzie chat GPT, tylko sprzedany ci w trochę inny sposób i podany w innej formie. Oczywiście to jest trochę bardziej zaawansowane. Ja tu posługuję się dużym uproszczeniem. Na pewno ten model generatywny GPT-3-4 jest znacznie większy, znacznie bardziej złożony i zaawansowany niż model używany do podpowiadania ci, które słowo powinno być następne w klawiaturce. Niemniej fundamentalnie jest to praktycznie to samo. Więc co można jeszcze na ten temat powiedzieć? Skoro te modele tak zwanej sztucznej inteligencji, ale już doszliśmy do tego, że to nie jest żadna inteligencja, tylko po prostu powiązania statystyczne, tak? Skoro to opiera się na danych, tak? Bo żeby znaleźć jakieś powiązania między słowami na przykład, no to muszę przeanalizować jak najwięcej zdań, jak najwięcej tekstów, jak najwięcej, nie wiem, książek, postów i tak dalej, które mogą mi posłużyć do wynalezienia tych prawdopodobieństw i określenia ich w moim modelu. Więc zbieram jak najwięcej tych tekstów, z tym, że tutaj pojawia się pierwszy problem. Otóż ten proces generacji jest procesem nie tworzącym coś nowego, ale procesem odtwórczym. On opiera się tylko i wyłącznie na tym, co model już wcześniej przeanalizował. Czyli taki model generatywny nie będzie w stanie stworzyć niczego nowego. On nie ma takiej w ogóle możliwości, żeby stworzyć jakiś nowy koncept, jakiś nowy obraz, coś niespotkanego wcześniej. On generuje jedynie na podstawie tego, co zobaczył wcześniej. Dlatego, czy artyści, czy pisarze zostaną zastąpieni przez modele generatywne? Jeśli tak, to nie zobaczymy nowej epoki sztuki. Nie będzie istniała nowa epoka. Nie nadejdzie nowa epoka w sztuce. Nie nadejdzie nowa epoka w literaturze, ponieważ takie modele nie będą zdolne do wytworzenia niczego oryginalnego. One opierają się tylko na tym, co zobaczyły wcześniej. I to w zasadzie zamyka kwestię tego, czy zastąpią artystów, mam wrażenie. Bo mogą zastąpić jedynie artystów, którzy szczycą się wyłącznie czymś pozbawionym kreatywności w gruncie rzeczy. Bo jeśli nie masz jakiegoś konceptu, jeżeli nie masz jakiejś kreatywności stojącej za tym, co robisz, no to faktycznie, jeśli to, co robisz, jest w całości odtwórcze, to teoretycznie da się to zastąpić jakiegoś rodzaju algorytmem. Niemniej, wydaje mi się, że jednak kreatywność jest cechą inherentnie ludzką i nie jest czymś, co można zalgorytmizować w żaden konkretny sposób. Dlatego, czy ten temat można uznać za rozwiązany? Wydaje mi się, że jak na potrzeby tego filmu, owszem. Więc to jest pierwsza kwestia, ale inna kwestia jest taka, której nikt nie porusza, że prawie nikt, że w tym momencie te modele są naprawdę ograniczone. W sensie obrazy, które tworzą, są często zupełnie do niczego. To znaczy, nie wiem, popularne się stały błędy równego rodzaju logiczne na tych obrazach, typu szósty palec albo cztery palce, czy tego typu
kwestie. Te wszystkie obrazki generowane przez modele generatywne mają taki jakiś dziwny klimat, co nie? Zawsze jest coś takiego, co sprawia, że widzisz taki obrazek i najczęściej wiesz, że to zostało wygenerowane. Często jakieś tam elementy ludzkiego ciała są zdeformowane w różne sposoby i tak dalej. To są rzeczy, które większość ludzi twierdzi, że zostaną naprawione w przyszłości, że to, co widzimy, jest tylko początkiem. A co jeśli nie? A co jeśli to, co widzimy teraz, to jest praktycznie wszystko, co możemy dostać od takich modeli i nie staną się jakoś istotnie lepsze? Zastanów się, czemu zakładasz, jeśli tak myślisz oczywiście, czemu zakładać, że jeśli coś rosło wcześniej, to będzie tak rosło w nieskończoność? Tutaj znowu wychodzi ze mnie finansista. Z reguły, kiedy coś, wszyscy twierdzą, że coś rośnie w nieskończoność, coś będzie rosło w nieskończoność, to właśnie znaczy, że jesteśmy gdzieś w okolicach górki, kiedy zacznie to spadać. I wydaje mi się, że to porównanie jest bardzo zasadne w aktualnym, w tym temacie, ponieważ istnieje wiele przyczyn, dla których po pierwsze ilość danych wysokiej jakości może się kończyć. To znaczy ilość tekstów do przeanalizowania, ilość obrazków do przeanalizowania i wytworzenia na ich podstawie tych powiązań statystycznych może już dobiegać końca, ponieważ te modele zbierają tyle danych, tyle tych danych już zostało przeanalizowanych i tyle źródeł danych sprzeciwia się, włącznie na przykład z moją stroną internetową i wieloma innymi źródłami oryginalnych tekstów pisanych przez ludzi, nie chce być wykorzystywana do trenowania modelów tychże statystycznych, ponieważ wtedy istnieje prawdopodobieństwo, że taki model wypuści z siebie treść bardzo przypominającą tą, którą przeanalizował. No bo siłą rzeczy, skoro na tej podstawie wytworzył jakieś powiązania statystyczne, teoretycznie istnieje prompt, który mógłby wyciągnąć, zmusić taki model do wygenerowania idealnie albo prawie podobnej danej, tak, którą wcześniej zobaczył. New York Times w tym momencie sądzi się z OpenAI, ponieważ doprowadził do sytuacji, w której ChatGPT generuje dosłownie słowo w słowo artykuły z New York Timesa. Co nie? Słowo w słowo. I prawdopodobnie wynika to właśnie z tego, że ten model przeanalizował sobie wcześniej artykuły z New York Timesa i teraz siłą rzeczy, skoro wytworzył na tej podstawie powiązania między słowami, to da się doprowadzić do tego, żeby te powiązania nam zwrócił. Więc znowu jest uproszczenie istotne, jakby ktoś się mnie chciał czepiać, żeby nie było. Niemniej chodzi mi tylko o to, że tyle osób teraz sprzeciwia się temu, żeby skanować ich treść, bo może potem zostać wykorzystana w niespodziewany sposób gdzieś indziej, że ilość danych wysokiej jakości może się kończyć. A jeśli skończą się dane, to jedyne, co pozostanie, to polepszanie, to ten tak zwany alignment, tak? Czyli polepszanie jakości przetwarzania tych danych i najpewniej jeszcze user feedback, tak? Czyli po prostu ludzie siedzący i klikający łapkę w górę lub łapkę w dół, a najczęściej to wybierający między jednym a drugim, jedną a drugą odpowiedzią wygenerowaną przez dany model. Chodzi mi w tym wypadku tylko o to, że wcale niekoniecznie jest powiedziane, że te modele będą się rozwijać w przyszłości tak eksplozywnie, jak ludzie twierdzą. Być może tą eksplozję mamy już za sobą i wcale nie jest gwarantowane, że będzie kontynuowana. Są też bardziej złożone powody, dla których jedynie powiększanie ilości danych, czy nawet polepszanie ilości analizy tych danych, może nawet sprawić, że model stanie się coraz mniej użyteczny z czasem. Mogę zamieścić w opisie link do takiego bardzo ciekawego badania na ten temat, jeśli ktoś będzie zainteresowany, bo teraz nie będę go tłumaczył, nie tylko nie mam czasu, ale też pewnie nie ogarniam tej matematyki aż tak dobrze, żeby móc ją wytłumaczyć przed kamerą.
kamerą, tak bez notatek i dłuższego przygotowania. Niemniej istnieje taka możliwość, że modele nie tylko przestaną być coraz bardziej pożyteczne, ale nawet staną się coraz mniej pożyteczne w miarę pracy nad nimi. Więc to jest jeszcze jedna kwestia. A pozostałe dwie kwestie, o których prawie nikt nie mówi, prawie, bo mam wrażenie, że to są głosy, które są bardzo szybko uciszane, to takie, które zwracają uwagę na ukryte koszty związane z takimi modelami generatywnymi. Ponieważ co ze środowiskiem? Przecież trenowanie takich modeli jest skrajnie kosztowne. Pod kątem energetycznym jest skrajnie kosztowne. Pod kątem hardware'u jest skrajnie kosztowne. W ogóle jakby ktoś zwrócił uwagę na giełdę, to pewną perwersją jest fakt, że firmą, która najwięcej zyskała finansowo z tej całej sztucznej inteligencji, nie są firmy zajmujące się sztuczną inteligencją, tylko firma produkująca chipy do trenowania takich modeli, czyli Nvidia. Ona zarobiła dotychczas tak naprawdę najwięcej na tym wszystkim. Ale ten cały hardware, to przecież mogą się stać niedługo elektrośmieci. To jest ogromna ilość prawdopodobnie śmieci i prawdopodobnie zanieczyszczeń, które są w tym momencie produkowane, żeby wytworzyć absurdalne ilości energii potrzebne, żeby trenować takie modele. I wiecie, nie chcę jakby... Mnie nie interesuje w życiu polityka. Niemniej co jakiś czas dochodzą słuchy, że wiecie... Jakby to powiedzieć, wprowadzane będą teraz regulacje, które utrudnią życie rolnikom, bo oni ponoć zatruwają środowisko. Ponoć większość ludzi, żeby ogrzać swoje domy, też zużywa zbyt wiele energii i trzeba to również uregulować i nałożyć koszty na zwykłych ludzi, którzy próbują ogrzać swój dom. Niedługo ma również zostać wprowadzony zakaz zakupu normalnych samochodów, co w ogóle, no nie wiem, bo ludzie wykorzystują w takim razie zbyt dużo energii, żeby się szybko przemieszczać. Ale jeśli chcemy trenować fajne chatboty, to już nikt na to nie zwraca uwagi, na koszty środowiskowe z tym związane, tak? Możemy zakazywać ludziom jeżdżenia samochodami, możemy zakazywać ludziom ogrzewania domów, możemy zakazywać ludziom uprawiania roli w normalny sposób, ale trenowanie fajnych chatbotów, tego się nikt nie dotyka i to nikogo nie interesuje w kontekście regulacji środowiskowych. Tak samo mam wrażenie było z blockchainami, które w pewnym momencie pobierały takie ilości energii, co średniej wielkości państwa, ale też nikogo to szczególnie nie interesowało, bo przecież nowa technologia jest taka ważna i tyle. Regulować trzeba zwykłego człowieka, on ma zbyt duży wpływ na środowisko, ale firmy technologiczne, firmy technologiczne w ogóle nie zanieczyszczają środowiska ogromnymi kosztami energii, które wykorzystują. I z każdym, mam wrażenie, rokiem pojawia się kolejna turboenergochłonna technologia, jak właśnie blockchainy, jak modele językowe, które prawdopodobnie dopiero później, dopiero za ileś lat dowiemy się, jakie miały koszty środowiskowe. A jeśli ludziom się znudzą te modele, to powstanie kupa elektrośmieci z tego, co właśnie jest wykorzystywane do trenowania takich modeli, co jest skrajnie toksyczną kategorią śmieci. No, ale to jest jedna rzecz, a inna rzecz to kradzież treści. Jeśli prowadzisz stronę internetową na przykład, albo postujesz na jakimś tam medium w internecie, prawdopodobnie twoja treść oryginalna została już wykorzystana przez jeden czy drugi model językowy. Czy tego chcesz, czy nie? Jeśli się nie sprzeciwiłeś aktywnie,
to w zasadzie już poszło. Dopiero jakiś czas temu został wprowadzony mechanizm, który mowę działa, czyli ładne profenie w pliku robots.txt robotów skanujących strony internetowe, żeby modele językowe się tą stroną nie interesowały. Ja coś takiego postawiłem na mojej stronie. Postawiło to mnóstwo innych stron internetowych, ale w gruncie rzeczy to jest dla mnie absurd, że ktoś może wykorzystać moją treść bez pytania się mnie, a to ja muszę się aktywnie sprzeciwić, żeby jej nie wykorzystywał. To jest w ogóle jakby pokręcona totalnie logika i prawdopodobnie jeśli cokolwiek stworzyłeś i wrzuciłeś do internetu, jakąś pracę graficzną, jakiś tekst, no on już został najprawdopodobniej wykorzystany do stworzenia modelu językowego czyjegoś. Bo tak, jeśli się nie sprzeciwiłeś, to twój problem, a nawet jak się chcesz sprzeciwiać, to wiele platform społecznościowych nie daje ci w ogóle takiej możliwości, więc możesz sobie swój sprzeciw, no nie powiem, co możesz sobie z nim zrobić, no niewiele możesz z nim zrobić w każdym razie. No więc, o Boże, strasznie dużo gadania na ten temat, bo ludzie mnóstwo gadają teraz na ten temat, ale wiecie, czy za parę lat będą naprawdę, to będzie aż tak istotna rzecz, czy naprawdę myślisz, że teksty, które produkuje taki chat GPT, to nie jest coś, to jest coś, co będziesz, prawda, co jest dla ciebie pasjonujące i będziesz to z chęcią czytał, bo mówiąc szczerze, ja uważam, że jakość tego, co jest produkowane przez te modele, jest na ten moment bardzo niska i wcale nie jest powiedziane, że stanie się wyższa. Ostatnia rzecz na koniec. Ostatnio brałem udział w krótkiej dyskusji na temat tego w tam jednej firmie, na temat tego, czy lepiej jest kupić licencję na Shutterstocka, czy lepiej jest kupić licencję na tam GPT-4, czy tam konkretniej na DALL-E 2 tak naprawdę. One kosztują prawie mniej więcej tyle samo, co nie? I ten pitch marketingowy jest taki, że przecież sztuczna inteligencja jest taka super, możesz sobie w parę sekund wygenerować po prostu tyle zdjęć, ile chcesz, więc no fotograf, każdy fotograf teraz musi się bać, bo zostanie zautomatyzowany. No, tylko że przy próbie faktycznej generacji jakichś sensownych materiałów, no one wszystkie wyglądały tak dramatycznie, że nikt się nawet nie zastanawiał i po prostu stanęło na zwykłym stoku, ponieważ kosztują prawie tyle samo, a takie modele generatywne w tym momencie produkują rzeczy tak niskiej jakości, że po prostu nie jest to rzecz, którą da się wstawić na stronę, czy do jakiegoś posta, czy cokolwiek takiego, bez pracowania nad promptem przez 30 minut i bez późniejszego użerania się z prawdopodobnymi poprawkami graficznymi, a koniec końców efekt jest taki, że no, że wstyd jest to po prostu gdziekolwiek wstawić, tak? W jakiekolwiek poważne medium. Więc kiedy w Shutterstocku zamiast pierdzielić się, wiecie, z wpisywaniem promptów przez pół godziny, można wpisać po prostu parę słów i ma się od razu mnóstwo zdjęć wysokiej jakości, z których akurat potrzeba. No, więc to jest tyle. A tak w ogóle to te firmy nie robią profitów teraz, w sensie nie robią zysku. Żadna firma tworząca modele sztucznej inteligencji, tak zwanej, według mojej wiedzy, nie robi zysków. OpenAI w ogóle nie robi zysków. Ich koszty są kilkukrotnie wyższe od zysków, jakie przynoszą. Tam to wielokrotnie wyższe, jak dobrze pamiętam, to parę procent tylko ich kosztów pokrywają te subskrypcje, które już są drogie, bo płacenie stówki miesięcznie to jednak wydaje mi się dosyć istotny koszt, a wyobraźcie sobie, że ta stówka miesięcznie to jest sprzedawane wam poniżej kosztów. I te modele, żeby być opłacalne, musiałyby się stać znacznie bardziej efektywne albo znacznie droższe. I to nie trochę droższe, tylko kilkukrotnie droższe. No, więc z tym wnioskiem może chyba to zostawię. Jestem ciekawy, czy ktoś dobrnął do końca. Temat jest półciekawy, ale bardzo przeceniany. Nie polecam ufać jakimkolwiek guru z tego tematu, którzy próbują wam wcisnąć nowy produkt.
i kolejną subskrypcję do koszyka i tyle. Dobra, nie będę już pierdzielić na ten temat. Pozdrawiam, nie sądzę, że jest sens bać się o swoją pracę i to w zasadzie tyle.